Mamy taką tendencję w naszej polskiej historii, że lubimy tych, co mają wąsy. Czyli Chrobry miał duże wąsy, Sobieski miał wąsy, Batory miał wąsy, Wałęsa, Piłsudski mieli wszyscy wąsy. I wąsacze, jakby z definicji, wydają się nam jacyś tacy polscy, swojscy i dobrowolscy, że tak powiem. Tymczasem to tak za bardzo nie jest. I jedną z takich postaci jest człowiek, który w tych wszystkich wymienionych nie jest akurat Polakiem, tylko Węgrem. No ale wiadomo, Polak, Węgier, dwa bratanki, szmygysz, szmygysz, żygysz, szmygysz. No i w związku z tym tego całego Batorego my straszliwie lubimy wychwalać. Tymczasem był on kolejnym po Jagiellonach wczesnych władcą, który nas opóźnił pod względem rozwoju, dlatego że on był przyzwyczajony do kniaziowania i do primus inter paresowania. To znaczy, że on nie był w stanie wziąć pod giry swoich lokalnych watażków, tylko z nimi bardziej współdecydował, co tam się dzieje. Nie mówiąc już o tym, że on był w ogóle przyzwyczajony do kompleksu niższości, bo Turcy robili z jego państwem co chcieli, on im płacił wielki trybut. Jak on myślał, że on się od tego trybutu uwolni, zostając królem Polski, to się myli, tylko mu podwyższyli ten trybut. I więc w sumie myśmy przez kontrakty z Batorem stali się nagle państwem, który płaci trybut. I to mimo, że to była epoka, w którym laliśmy Turków. Także przyniósł nam swoją sromotę ze sobą. Więc nie tylko był słaby i jego wielki brzuch i wąsy nic tu nie pomagają, ale jeszcze nas tą słabością zaraził, można powiedzieć. Był całkowicie podlegał matactwom Zamoyskiego i innych takich spryciarzy, którzy robili swoją własną politykę. Kompletnie się nie orientował w tym, jak Polska wygląda, ale miał też i na czym to wszystko polega. Próbował zdobyć ziemię tam gdzieś w Inflantach, żeby mieć tak samo potem Sasi do tego pomysłu wrócą, żeby mieć takie ziemie, którymi będzie mógł zbudować swoją bazę siły w Polsce i wreszcie przekupić tych, co trzeba, żeby stworzyć państwo, żeby stworzyć partię królewską. To już Sasi mieli większą na to szansę 2 wieki później, dlatego że oni mieli bogate księstwo swoje, saskie, ale ten z tym biednym Siedmiogrodem, no to tak nie za bardzo. I potem się okazało, wtedy Sejm był jeszcze bardzo taki pryncypialny za czasów Batorego. On powiedział, że sobie możesz, facet, zdobyć te tereny, ale na nie wchodzi od razu sejmokracja, bo co włączane do szplitej, to od razu sejmokracja i to się tak nie da podbić od tak. A on nie miał takich własnych wojsk, żeby siedmiogrodzkich, żeby podbić. I tu różnica z Augustami, których awanturnictwo inflackie potępiamy. Znacznie gorsze jest inflackie awanturnictwo Batorego, bo on nie miał własnej armii. August po prostu sam swoją saską puścił i nie czekał na decyzję Sejmu, bo nie musiał, a czemu ma? Po prostu miał tylko prawo przejazdu swojej armii do Inflant. A to, że Karol Szwedzki pogwałcił neutralność Rzeczypospolitej, no to już jest inna sprawa, prawda? Natomiast w przypadku Batorego on nie miał własnej armii de facto, bo Siedmiogrodzka armia to w ogóle skandal. Natomiast ledwo starczała do ochrony tego czegoś przed Turkami. Natomiast tutaj no, wkręcił nas zupełnie i ponieważ był zależny od Rzeczypospolitej, to zdobywał nie dla siebie, tylko dla Polski. Nie dość, że się naraziliśmy Szwedom i Rosjanom, nie mając de facto dobrze zrobionego aparatu wojskowego, ale jeszcze nic by on z tego nie miał. Ten jego plan nie mógł się powieść w zrobienia partii królewskiej. Poza tym on wykazał się naiwnością daleką i zbyt dużą ustępliwością, bo to on oddał głosowanie nad składem komputem wojsk w ręce Sejmu. Czyli jeszcze raz, Sejm zaczął od czasów Batorego właśnie decydować o tym, ile ma być żołnierzy. Wcześniej decydował o tym król. To była najważniejsza prerogatywa królewska i to właśnie ten nasz wąchol bratanek im to oddał. To Batoremu głównie zawdzięczamy klęskę Polski. Później mieliśmy też władców bardziej przewidujących, takich jak na przykład Władysław Waza i tak dalej, albo
Jan Kazimierz, który miał bardzo trudną sytuację, ale jakoś sobie radził, aż potem w końcu musiał abdykować. I tak dalej. To dzięki temu to trochę jeszcze się dowlekliśmy, ale potem czego nie rozwalił Sobieski, to rozwalił inny wąsol, którego wciąż idealizujemy nie wiadomo czemu. I tym wąsolem jest Sobieski. Ten to już w ogóle, to jest w ogóle karygodne. Jak może być szanujący się naród kogoś takiego chwalić? Ale o nim następny odcinek.